Cześć, długo tutaj pracujesz? Od samego początku, 2014 roku. Możesz mi powiedzieć, czym się zajmujecie i jak się firma nazywa? Firma się nazywa Global Logic, a zajmujemy się bardzo ciekawymi rzeczami. A jakie ciekawe projekty prowadzicie obecnie? Obecnie prowadzimy projekty z dziedziny automotive, to jest większość projektów u nas. Są to projekty bardzo ciekawe, dlatego że wszystkie dotyczą samochodów przyszłości. To jest perspektywa roku 2020-2030. To jest termin, kiedy te samochody w ogóle trafią do produkcji, a później do sprzedaży. Czyli troszeczkę wyprzedzacie sytuację, która jest teraz na rynku. Dokładnie tak. Teraz tematy, które są bardzo interesujące, to jest temat wirtualizacji w automotive, tematy związane z hypervisorami, również tematy związane z nowoczesnymi wyświetlaczami do samochodów. I to wszystko właśnie będzie tu, w tej firmie, tak? Dokładnie w tej firmie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Dziękuję. Cześć, co robisz? Prowadzę nowe rozwiązania w dziedzinie automotive, podnoszące funkcjonalność prowadzenia auta. Fajne to jest? Tak, oczywiście. Są to nowe technologie, nowe rozwiązania. Pomoże to kierowcy w przyszłości? Oczywiście, no, zwiększa to funkcjonalność. Teraz są cyfrowe, wszędzie cyfrowe rozwiązania. Jest większa możliwość wyświetlania informacji dla kierowcy. Super, dzięki. Cześć, co robisz? Cześć, pracuję nad projektem automotive'owym dotyczącym e-cola. A fajne to jest? Tak, oczywiście. Pomoże to kierowcy w przyszłości? Tak, jest to projekt ratujący, mający na celu ratowanie życia kierowcom. Super, a długo tu pracujesz? Od 3,5 miesiąca. I skąd się tu wziąłeś? Skończyłem fajne studia na WST, podyplomowe studia. Pomogły? Tak, oczywiście. Bardzo dzięki. A to właśnie takie tutaj rzeczy. Dobra. Dzięki. Cześć, a ty co robisz? Rozwijam moduły telekomunikacyjne, które są między innymi montowane w samochodach i w przemyśle. A pomaga to kierowcom? Pomaga. Na przykład jak kierowca ulegnie wypadkowi, to taki moduł sam łączy się do jakiegoś centrum pomocy i nadaje informacje, co się stało i gdzie należy, gdzie pomoc ma przybyć, więc pomaga. A w jakiej firmie pracujesz? Global Logic. Uh-huh. A masz jakieś doświadczenia ze współpracy z nauką? Również, prócz Global Logic współpracuję z WST jako prowadzący zajęcia, więc mam takie doświadczenia. Jak ci ludzie sprawdzają się później w pracy? Przykładem jest kolega, który z WST jest w tym samym zespole co ja w pracy. Super, dzięki. Na razie. Na razie. Czekamy na was.